Już w przyszłym miesiącu będziemy wybierać swoich przedstawicieli do Sejmu i Senatu. Osoby, które będą głosować poza miejscem swojego stałego zameldowania, powinny już pomyśleć o zagwarantowaniu sobie tej możliwości. Jeżeli ktoś planuje wyjechać i chce głosować w innym miejscu, najlepiej jest przyjść do Urzędu Miasta do pokoju numer 13 lub 14, pobrać zaświadczenie lub wypełnić razem z którąś z naszych urzędniczek i wtedy uzyskujemy zaświadczenie, które pozwala nam głosować w innym miejscu, w dowolnie wybranym lokalu wyborczym. Po takie zaświadczenie można zgłaszać się do 11 października, lepiej jednak nie czekać do ostatniej chwili. Zachęcam do tego, żeby zrobić to wcześniej. Wiadomo, ostatniego dnia różne rzeczy mogą się przytrafić. Można też głosować po wcześniejszym dopisaniu się do spisu lub rejestru wyborców. Można przyjść do urzędu i dopisać się do spisu wyborców, jednorazową możliwość głosowania. Z tym, że należy pamiętać, że tutaj trzeba zmieścić się w terminie, trzeba tutaj przyjść do 8 października, 9 już nie będzie to możliwe. Co ważne, dopisanie się do spisu tylko na najbliższe głosowanie lub do rejestru na stałe dotyczy m.in. osób, które mieszkają w lokalach socjalnych. Nie są one w nich na stałe zameldowane, a sytuacje, kiedy takie osoby nie mogły wziąć udziału w wyborach, już w Kołobrzegu się zdarzały. W najbliższych wyborach będzie można też głosować korespondencyjnie lub przez pełnomocnika. Dotyczy to osób z orzeczoną niepełnosprawnością, głosowanie korespondencyjne. Natomiast w przypadku głosowania korespondencyjnego trzeba powiadomić w Koszalinie osobę, która ma pieczę nad wyborami i należy to zrobić w terminie do końca września. Natomiast głosowanie przez pełnomocnika trzeba złożyć specjalny wniosek w Urzędzie Miasta, właśnie w gabinecie 13 lub 14. Należy to zrobić do 4 października. Przez pełnomocnika mogą głosować niepełnosprawni i osoby, które ukończyły 75 lat. Wybory do Sejmu i Senatu odbędą się w niedzielę 13 października. Lokale wyborcze czynne będą od godziny 7 rano do 21.